wczoraj był równy rok, odkąd go mamy. Ma przepracowane ponad 800 motogodzin. Bardzo dobrze się sprawuje, to nie mogę powiedzieć, że nie. Dlaczego czarny Zetor? A tak, chcieliśmy spróbować czegoś nowego, zobaczyliśmy gdzieś na internecie raz starszy model Fortery czarny i tak z tatą wpadliśmy na to, a może by czarny i tak, tak decyzja zapadła i tak jest. To jest główny koń pociągowy u nas w gospodarstwie. Pracuje, no jak na filmiku będzie, beczka 10 tysięcy litrów. Tutaj teraz talerzówka 3 metry, agregat uprawoosiewny też 3 metry, rzutnik 10-tonowy. Mamy jeszcze dwa zatory, jest to Zetor Proxima 110 i Zetor 105-40. Gospodarstwo zajmuje się produkcją zwierzęcą, ale także roślinną. Gospodarzymy na areale około 100 hektarów razem wszystkiego. Ciąg jest oszczędny. Pod nasze maszyny na gospodarstwie pasuje idealnie. Ładowacz czołowy jest wykorzystywany u nas na przykład do mieszania paszowozu codziennie. Tak, praca na gospodarstwie. Jakoś wiadomo, jak sąsiada kosy złożenie beli, żniwa to samo.